byliśmy dwójką normalnych chłopców, którzy się rozwijali zupełnie dobrze. Ja mogę bardziej docenić, ile wysiłku Brunek włożył w to, żeby dojść do tego, do czego doszedł, dlatego że warunki do uprawiania nauki od lat szkolnych miał raczej utrudnione. Przez wiele lat nie było prądu. Lekcje odrabiał przy lampie naftowej, bardzo często klęcząc przy zydlu czy stołku, na którym trzymał zeszyt. To nie była taka specjalnie dobra czynność, bo zawsze w gospodarstwie było co innego do roboty. Dom był tradycyjny, kaszubski, pamiętam go doskonale do tej pory. Tata Brunka był młynarzem, właściwie ten młyn to było jego prawie całe życie. W domu panowała mama, ona nie musiała podnosić głosu, wystarczyło, że spojrzała i wszystko jakoś tam się rozwiązywało.